Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Mamy ciąg dalszy historii Mojżesza, jego brata, Faraona, całego narodu wybranego. I ta historia rozgrywa się też w naszym wnętrzu, w naszym sercu. I tu w środku mamy Mojżesza, i w środku mamy Aarona, mamy w sobie też Faraona, który przynajmniej w tej historii jest taką postacią dosyć negatywną, o zatwardziałym sercu, ma swoją koncepcję i nie docierają do niego nawet wielkie znaki. Ale też mieszka, jak wiemy, Pan Bóg w nas, który w tej historii jest obecny. To jest historia wyprowadzenia narodu wybranego z niewoli. Więc wydaje się, że bardzo pasuje też do naszego teraz, naszej rzeczywistości, w której jesteśmy. Pana Boga, który chce nas wyprowadzić może z naszej niewoli, albo wielu niewól, czy jakoś tak to by trzeba powiedzieć chyba. Właśnie. Z naszych wielu niewoli. To historia przejścia. Być może to, co się dzieje tutaj na sesji, czego doświadczamy i ten dzisiejszy, taki niełatwy dzień, może najtrudniejszy z tych dni, to też taki moment przejścia, albo może trzeba by powiedzieć przechodzenia, bo to się nie dokona tak, o, już, teraz. Być może wrócicie do domu i stwierdzicie, że niewiele się zmieniło, ale może nie ma się co zniechęcać, ponieważ kiedy ziarno wpada w ziemię, to go nie widać, a życie się toczy. Lubię ten obraz ostatnio. Ziarna, które wpada w ziemię i naprawdę nie widać tych procesów życiowych, które się w tym ziarnie dzieją. I kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to nie było wcale pewne, że oni gdzieś dojdą. Bo czytamy tam, że Pan Bóg jakby celowo ich prowadził jakąś trochę inną drogą. Że nie tak prosto do celu. I że już na samym początku musieli przejść pewną próbę. To jeszcze o tym nie mamy, więc nie chcę uprzedzać faktów. Że nagle znaleźli się, że wojska nieprzyjaciela mają za sobą, a może przed sobą. I nie ma jak iść. I muszą trochę zaufać. Czemu? No, prosta odpowiedź, Pan Bogu. Ale potrzebują też zaufać sobie i swojej sile wewnętrznej. I temu, że też dadzą radę. Że Pan Bóg, jak mówi potem, wieki później, tysiąclecia nawet, święty Paweł, współdziała z nami we wszystkim dla naszego dobra, we wszystkim, nawet w sytuacjach pozornie, które są nie do rozwiązania. To współdziała z nami. To znaczy nie, że robi coś za nas, ani nie, że zostawia nas samych, żebyśmy sami to zrobili, tylko współdziała, współpracuje. Relacja z Panem Bogiem zawsze jest współpracą. My czasem byśmy tak chcieli, na Pana Boga zrzucić, nie? Wszystko,
z odpowiedzialnością włącznie, to kiepskie rozumienie, Jezu, Ty się tym zajmij na przykład. Czy Panie Jezu, oddaję Ci to wszystko, nie? A w tył głowy mam, zabierz to, żebym nie miał w tym więcej do czynienia. Ale to jest Twoje życie. To jest Twoje życie. Nikt Ci tego nie zabierze. Pan Bóg będzie z Tobą współdziałał. Będzie szedł z Tobą. Tak jak idzie z narodem wybranym. Nie zostawia go ani na chwilę. Ale też niczego za niego nie robi. Niczego za niego nie robi. Towarzyszy mu. Takie ładne słowo. I być może czujemy się też jak opisuje Ewangelia dzisiaj. Jezus, który z uczniami przechodzi poprzez pola, są zboża, są dojrzałe kłosy, które można jeść, zrywać. No, kombajnów innych takich nie znali wtedy. A i Biedronki też nie było po drodze, a byli głodni. I na nieszczęście był szabat jeszcze. Na nieszczęście był szabat. I my może też czujemy się głodni. Różnych rzeczy głodni. Tak, różnych rzeczy. Może nawet bardziej wewnętrznych niż zewnętrznych. Od czasów II wojny w naszym kraju raczej głodu już nie było. Nie na taką skalę. Więc czujemy się głodni, mamy różne głody. I być może też mamy w głowie i w sobie taki przepis szabatu. Ale nie wolno ci się najeść. Coś mi zabrania, coś mi nie pozwala, coś mi przeszkadza. I być może odkrywamy tutaj też na tej sesji, co nam przeszkadza jeść. Być może nie nasycimy głodów i może nie trzeba wcale. Ale głodnym też nie trzeba chodzić. Głodnym też nie trzeba chodzić. I podobnie jak w tej pierwszej scenie, tak i w tej drugiej, te wszystkie postacie też są w nas. W nas jest Pan Jezus, mieszka tam. Są też w nas uczniowie. Co jeden to lepszy charakterek. Wychodzi od czasu do czasu. Ale okazuje się, że są też faryzeusze. Jezus przychodzi wśród pól, sobie kiedyś to próbowałem wyobrazić. Idzie sobie przez pola z uczniami. Piękne słońce, zboża, trawy. No i zrywają te kłosy i jedzą. No ale nagle się pojawiają faryzeusze, to chyba ich śledzą. Łażą za nimi. Pośród tych pól. No nie mają świętego spokoju od nich. Śledzą, chodzą, nagabują ich i zaraz tylko czyhają. Źle. Czy nie znamy tego gdzieś czasem ze środka nas? Kiedy zaczynamy czuć życie, bo pokarm służy do tego, żeby nasze życie mogło się dalej rozwijać. I kiedy może czujemy, że chcielibyśmy wreszcie tak żyć bardziej i że może mamy to na wyciągnięcie ręki, to coś w środku nam mówi, jakiś taki faryzeusz mówi, dlaczego robisz to, czego nie wolno? Się okazuje, że nikt nam tego na zewnątrz nie mówi. Nikt wokół nas. Sami sobie to robimy. Kiedy przyszła taka większa świadomość do mnie, do mojej głowy, mojego życia i różnych takich rzeczy, to w takich momentach zacząłem się pytać, dlaczego ja sam sobie to robię? Ja sam nie wiedząc dlaczego, nie rozumiejąc. Zadawałem sobie tylko pytanie, które było dla mnie bez odpowiedzi wtedy. Jezus tej Ewangelii wcale nie mówi, że szabat jest nieważny. W ogóle do tego się nie odnosi. Nie znosi prawa. Tylko mówi, że nie przyszedł je znieść, tylko wypełnić. Że w ogóle to nie o to chodzi, że teraz, dobra, to rób ta, co chce ta. Nie. On zadaje tym, że faryzeuszom, śledzącym go i depczącym mu ciągle po piętach, nawet pośród pól, nie mieli nic do roboty chyba. Zadaje im dwa pytania. Czy nie czytaliście? Czy nie czytaliście?
co uczynił Dawid. Czy nie czytaliście, że w dzień szabatu kapłani naruszają spoczynek, a są bez winy? Czy nie czytaliście? No pewnie, że czytali. Przecież to są uczeni w prawie. Oni prawo mają tu, na końcu tego paznokcia. Wszystkie tam 600 ponad przepisów i tysiące interpretacji. Wszystko to mają tutaj. Wykształceni prawnicy od dzieciństwa tak naprawdę. To znaczy, co im Jezus zarzuca? Przecież on wie, że oni to czytali. Po wielokroć. On im zarzuca nie, że nie czytali, tylko że nie umieją tego zinterpretować. Co z tego, że czytaliście, jak nie wiecie, jak to odczytać? Jak nie wiecie, jak na to spojrzeć? Jakimi oczami? Więc jedyne, jakie macie, to takiego legalizmu prawniczego, który nie patrzy na człowieka. Który nie patrzy na dobro. Który nie patrzy na głód. Trudno, niech padną, niech zemdleją. Ale dzisiaj jest szabat, nie mogą jeść. A? Czujemy? Myśmy powiedzieli, nieludzkie. Ale takie było prawo. I najlepsze jest to, że my czasem też tak sobie robimy. Mam życie na wyciągnięcie ręki. I sam sobie powiem, że nie. Z różnych przyczyn. Jezus mówi takie słowa, gdybyście zrozumieli, to znaczy, gdyby tu się zaczął proces, a skończył w przeżywaniu, że chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie. Miłosierdzie. To dzisiaj nawet niechcący trafiłem na to i przeczytałem słowa mojego imiennika, arcybiskupa Rysia. Gdzieś tam o tym pisał, że miłosierdzie, to z łacińskiego takie słowo misericordia, bardzo ciekawe to słowo, bo ono składa się z dwóch słów. Słowo miser, które znaczy ubogi, i cor, czyli serce. I on to przetłumaczył, że miłosierdzie to znaczy serce dla ubogich. Serce dla ubogich. Ale nie biegnijmy teraz na ulicę i nie szukajmy tych ubogich. Zajrzyj do swojego serca. Tam są twoi ubodzy najpierw. Tam są ci głodni. Tam są te miejsca, które potrzebują, chcą być jakoś tam najedzone, zaopiekowane, zatroszczone. Misericordia. Najpierw trzeba zobaczyć, że ja jestem tym ubogim, który potrzebuje miłosierdzia. I to od samego siebie. I dopóki gram silnego i takiego, że sobie ze wszystkim daję radę, i dopóki gram takiego kontrolującego wszystko, to trudno o miłosierdzie. Trudno o miłosierdzie. Ponieważ, i mówię z własnego doświadczenia, że nie ma tam zgody na słabość. Nie ma tam zgody na siebie takiego, jakim jestem. Ta sesja nazywa poznanie, akceptacja siebie. Nie ma tam zgody na akceptację siebie. Siebie z tym, co piękne i z tym, co słabe, i z tym, co jasne i z tym, co ciemne, z tym, co cudowne i z tym, co podłe. To wszystko jest w nas. Wszystko się tam mieści. Ale kiedy nie mam miłosierdzia do samego siebie, to nie mam zgody na to. I wtedy kopię się jak z koniem. Z własnym życiem. Potrzebuję zgody na to, co odkrywam w sobie. I to odkrywanie mnie osobiście przynajmniej prowadzi, bo to ciągle trwa, do łagodności. Mi wiele lat zajęło i ciągle zajmuje. Mi wiele lat zajęło dojście do tego, że potrzebuję miłosierdzia dla samego siebie. I że to jest może podstawa wszelkiej zmiany w moim życiu. Wszelkiej. Miłosierdzie wobec samego siebie, które prowadzi do łagodności. Szukając inspiracji do tego słowa łagodność, nie znalazłem jej w słowniku, choć szukałem, ale to słowo, lubię się bawić słowami, ono mi samo, w tym słowie łagodność jest też godność. Mnie to zatrzymało trochę. Jest godność. To znaczy mam wartość. Moja słabość nie zabiera mi mojej wartości.
Moja słabość nie odziera mnie z godności. Miłosierdzie wobec samego siebie, przebaczenie sobie. Kiedy w tym takim akcie, procesie, może by trzeba powiedzieć, tej drodze, przechodzę od jakiegoś może poczucia winy, takiego niszczącego, jest zdrowe i jest takie bardziej chore. Właśnie od tego chorego poczucia winy, które chciałoby niszczyć, które mi mówi, że się nie nadaje do niczego, że jestem nikim, ono potrzebuje przejść taką drogę do skruchy i do pokory. A pokora dla mnie przynajmniej to jest zgoda na rzeczywistość, zgoda na to, kim jestem. Taki podstawowy poziom pokory. Zgadzam się na swoje istnienie. Przyjmuję je z jego blaskami i cieniami. I naprawdę jest tam wszystko. Naprawdę jest tam wszystko. Wewnętrzna zgoda na słabość. Pan Bóg nas dzisiaj bardzo mocno zaprasza, wzywa do miłosierdzia wobec samych siebie. To jest pierwsze, uważam, że najtrudniejsze też miłosierdzie. Najtrudniejsze. Najtrudniejsze przebaczenie sobie. Tu nie chodzi o ilość odmawianych koronek do miłosierdzia. One mogą niczego nie dotknąć w nas, choćby ich było 100 dziennie. Dopóki gdzieś się nie dokona coś takiego we mnie, że tak, przyjmuję siebie i wiem, że potrafię robić rzeczy podłe. Ja to wiem, zdarzają mi się bardzo często ostatnio, jakoś nie wiem. I czy mam dość miłosierdzia dla siebie, że mogę wstać iść dalej? Że mogę wziąć swoje życie i iść dalej? W łagodności, to znaczy wiedząc, że nie tracę wartości. Na pewno nie w Bożych oczach. Jezus, który nie niszczy dzisiaj szabatu, ale pokazuje, jak na Niego należy patrzeć, jak należy Go interpretować. I może potrzebujemy innego sposobu przeczytania też. I ufam, że tego się też tutaj uczymy. Przeczytania naszego życia, historii naszego życia, o której było na początku. Innego sposobu przeczytania, który zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy dojść. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy być pełni. Chcemy być kochający, bo to mamy w DNA. To niech się tak stanie.